Witajcie, z tej strony Kamtal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Nianka Dolls in Space. Z racji tego, że jestem kotem, nie słyszę własnych myśli. Zacznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć, jak idzie mi w jednym z tych trybów, których mamy naprawdę bardzo dużo. Classic Universe, Nianked Wings, Zen oraz Tak Nian. Ja biorę sobie Classic, ponieważ chciałbym być klasycznym kotełem. I tak oto mamy Les Bombs, 50x combo, power up plus plus, combo plus plus, more coins, shield 1x, head start. Cokolwiek to znaczy, jestem kotem! Nie. A tak naprawdę moim zadaniem będzie zbieranie poszczególnych przedmiotów, latając na parówkach. I dzięki temu będziemy mogli wykręcać nowe rekordowe wyniki poruszania się w prawą stronę. Będę musiał również unikać wszystkich złych przedmiotów, takich jak bomby, dodatkowo złych czarnych niankatów oraz innych strasznych, niedobrych rzeczy. A dodatkowo będziemy mogli zbierać właśnie tego typu cudowne rzeczy, takie jak baloniki, którymi będziemy się mogli poruszać do góry. Nie. O właśnie tak. Miau! Miau! Jestem kotem! W zasadzie tą rozgrywkę dedykuję mojemu znajomemu, który ma pseudonim Fenik Lunchtrem, mianowicie Kot Kotowski. Moi drodzy, o tak. Miau! Czy wy czujecie ten klimat? Musiałem to zrobić, bo już nie mogłem wytrzymać. Jeden z was dał mi tą grę i teraz, no cóż, nie pozostaje nic innego jak podziękować. Miau. Inni też będą mieli ból głowy przez to, no ale nie ma co się martwić. Za chwilę będziemy kończyć, tylko dojdziemy do takiego miejsca, gdzie mój mały niankat zostanie wyrzucony poza ekran. 540 metrów, 95 sekund i 4 koteły znalezione? No cóż, game over, YouTubie. Jej, dziękuję wam za to, że mamy 600 widzów, to 600 filmików i jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, że mogę być z wami. Dziękuję wam bardzo serdecznie, pozdrawiam, cześć!